Wiadomo, że potrzebujemy dzisiaj też takich miejsc, żeby można było się spotkać w wymiarze też takim modlitewnym. No, Góra Chełmska to piękna historia, to jest wielkie bogactwo życia takiego duchowego przez lata. I tutaj jestem wdzięczny siostrom Maryi z Instytutu Szlenstadtskiego, że podjęły się odrestaurowania właściwie tego miejsca, przywrócenia mu tego dawnego charakteru, takiego kultury religijnego. Przecież to było miejsce od wielu, wielu lat pielgrzymkowe, ale również miejsce odprawiania pokuty. Wielu ludzi z Europy przyjeżdżało też tu odprawiać pokutę i rzeczywiście to jest pierwszy ten aspekt, żeby przywrócić tę świetność tego miejsca, ale patrzymy też na to, co się dzisiaj dzieje, więc potrzebujemy też oprócz tego wymiaru takiego duchowego, religijnego, jeszcze takiego wymiaru spotkania międzyludzkiego tak zwyczajnie i dlatego ta Góra Chełmska będzie miała takie no, dwutorowe swoje działanie jako centrum pielgrzymkowe i centrum takie kulturowe, turystyczne. Więc będzie możliwość zwiedzania tego miejsca i poznawania historii tego miejsca, a równocześnie szansa na to, żeby tak rekreacyjnie przeżyć ten czas właśnie tu, w tym miejscu. I dlatego bardzo, bardzo dziękuję za podjęcie się tego wyzwania, za to prowadzenie tego dzieła i za wielką nadzieję, że uda się to dzieło skończyć, aby służyło nie tylko całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ale też przyjeżdżają tu ludzie spoza diecezji, ponieważ jest to wymiar też turystyczny, wybrzeże, Bałtyk, więc są ludzie, którzy z różnych miejsc Polski, świata i są zaproszeni tutaj na Górę Chełmską, ale równocześnie są zaproszeni pielgrzymi. To oczywiście ten wymiar diecezjalny, dlatego że potrzebowaliśmy też na północy takiego miejsca kultu, gdzie oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie. Mamy na południu Skrzatusz, a tutaj północ, a równocześnie to zaplecze takie, nazwijmy to, turystyczno-rekreacyjne, które będzie przy Górze Chełmskiej, a więc możliwość takiego spotkania zwyczajnego, budowania takiej wspólnoty międzyludzkiej. Dzisiaj też potrzeba takiego troszeczkę wyjścia z domu, żeby gdzieś spotkać się poza, ale budować więzi, bo to jest dzisiaj bardzo ważne, żeby stworzyć takie przestrzenie do budowania więzi przez spotkanie no, w takim świętym też miejscu. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję i życzę tutaj Bożego błogosławieństwa, wytrwałości siostrom Maryi, też tym wszystkim, którzy tu ich wspomagają, wszystkim dobrodziejom bardzo serdecznie dziękuję, wszystkim, którzy wspierają to dzieło. Jednym z takich elementów, który jest wkomponowany, by pomóc w skończeniu tego dzieła, to też koncert taki charytatywny, no, koncert dla Góry Chełmskiej. Rzeczywiście piękna inicjatywa. Ufam, że po raz kolejny uda się ją pięknie przeprowadzić, że to też jest budowanie wspólnoty, ale przy okazji tego koncertu jest ten dar materialny, który jest niezbędny do tego, aby to dzieło dalej powstawało i też za tę inicjatywę tutaj szczególnie siostrze Paulinie bardzo dziękuję i życzę też powodzenia w tym działaniu. Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa, tych, którzy jeszcze zechcą skorzystać z trzeciego świątecznego koncertu charytatywnego, który, jak wspomniał ksiądz biskup, jest dedykowany jako wsparcie budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. To miejsce tak piękne i tak ważne dla Koszalina, dla całego regionu, ale też dla tych wszystkich, którzy tutaj przebywają. Koncert, myślę, że warto na niego przybyć. To wykonawcami są artyści śpiewające fortepiany, znani pianiści z programu telewizyjnego, quiz muzyczny dobrze nam znany. Tym razem będzie to koncert galowy, koncert w wykonaniu pianistów pana Czesława Majewskiego i Janusza Telmana, ale także będzie zespół, będą soliści,
Dlatego myślę, że koncert od strony muzyki zarówno klasycznej, rozrywkowej, ale też dozy anegdoty i humoru może nam sprawić naprawdę ogromną radość w tym okresie takim między świętami a Nowym Rokiem. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy. Pozostały jeszcze do nabycia cegiełki. Co prawda te o wartości 50 zł rozeszły się już bardzo szybko i już nie są dostępne. Natomiast tutaj w Filharmonii Koszalińskiej jeszcze do czwartku można nabyć cegiełki o wartości 80 zł jako wsparcie właśnie dla dalszego rozwoju budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Będą później też jeszcze, jeżeli zostaną dostępne u nas, u sióstr na ulicy Zielonej 38. Myślę, że ten koncert jest ważny od strony charytatywnej, dlatego też przewidziana jest podczas koncertu przerwa. Przerwa, podczas której będzie można nabyć różnego rodzaju wyroby ręcznie robione. Będą to oczywiście tradycyjne ciasteczka Pellegrino, będzie herbata, będą bombki, będą też kubki takie zimowe, czy z wizerunkiem powstającego centrum, sanktuarium, które mogą się przydać w naszych domach, ale będą też takim wsparciem konkretnym jako cegiełka na budowę centrum. Tego różnego rodzaju będzie można rzeczy nabyć i przed koncertem, i w czasie przerwy, i jeszcze po koncercie. Będzie się też można nastawić na taką bardzo mini licytację. To będą dwie płyty licytowane i zostały one przekazane konkretnie na ten koncert przez panią Irenę Santor z jej własnoręcznym podpisem oraz płyta zespołu Śpiewające Fortepiany nagrana i też podpisana właśnie przez nich. To całe wydarzenie, na które oczekujemy, które będzie taką wspólną radością tych, którzy tu przybędą, jest także możliwe dzięki wsparciu. Otrzymaliśmy patronat honorowy księdza biskupa Edwarda Dajczaka, patronat honorowy prezydenta miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego i patronat honorowy wicemarszałka Tomasza Sobieraja. Myślę, że te patronaty też pokazują nam, że projekt, który jest podejmowany, jest ważny także dla całego naszego regionu. Gdy chodzi o partnerów tego koncertu, to jest nim Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, stąd też promowana jest na plakatach marka Pomorze Zachodnie. Jest również wspierany koncert przez miasto Koszalin, stąd też promocja Centrum Pomorza. Mamy także partnerów, którzy wspierają zarówno samo dzieło budowy, jak i koncert. To jest Starostwo Powiatowe, to jest spółka Meden i Med, Civitas Christiana, jest też firma Kronospan ze Szczecinka. Także rozpoczęcie koncertu będzie Także koncert będzie rozpoczęty galą, na której jako Fundacja Przymierze, organizator tego koncertu, będziemy chcieli podziękować tym wszystkim, którzy wspierają. Także samo dzieło budowy, tutaj cała pracownia Archteam, która pracuje cały czas nad projektem już od kilku lat. Myślę, że to wszystko będziemy mogli zobaczyć właśnie podczas koncertu. Zapraszam zatem na trzeci świąteczny koncert charytatywny Śpiewające Fortepiany, który odbędzie się 28 grudnia w sobotę o godzinie 18 w Filharmonii Koszalińskiej. Budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego podzielono na 5 etapów. Oczywiście piąty etap wiąże się z przekazaniem obiektu do użytkowania. W tej chwili z końcem tego miesiąca kończymy etap trzeci. To wiąże się on z wykonaniem wszystkich elementów zewnętrznych wokół budynku wraz z elewacjami, przeszkleniami, okładzinami, które jakby dopełniają skończonej wizji architektonicznej zewnętrznej strony przedsięwzięcia oraz rzecz dla nas bardzo istotna, czyli zagospodarowanie terenu, które niemal sięga do placu, centralnego placu założenia.
Całość przekażemy z wiosną do użytkowania i po raz pierwszy i turyści, i pielgrzymi będą mogli zbliżyć się do obiektu. Jak wiemy, w tym roku ze względu na pracę zamknięta była wieża widokowa ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu w ogóle prowadzonych wokół wieży prac. Możemy też powiedzieć, że wraz z tymi pracami zostały ukończony najważniejszy element wieży, czyli renowacja fundamentów wieży, także ona w tej chwili jakby możemy powiedzieć, że prawie w całości jest odrestaurowana i mam nadzieję, że będzie ona służyła jeszcze wiele pokoleń. Jeżeli chodzi o kwestię tego etapu czwartego, to mamy nadzieję, że rozpoczniemy pracę w nowym roku i ten etap zamknie się wszystkimi instalacjami, sieciami, wszystkim, czyli obiekt zostanie jakby przygotowany do już pierwszego jakby zasiedlenia niektórych pomieszczeń. I będzie nas czekał etap piąty, czyli już wyposażenie obiektu. Mamy nadzieję, takie marzenie, że wszystko spotka się w tym dniu 30. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Koszalinie.